jak podróżować na własnych zasadach i we własnym rytmie? Zastanówcie się nad kamperem, który da Wam nieograniczone możliwości i zaprowadzi tam, gdzie sięga wzrok. Jak się przygotować na taką podróż, gdzie szukać miejsc noclegowych, to tylko niektóre z zagadnień, które poruszymy w pierwszej części naszego programu. Natomiast w drugiej części opowiem Wam, jak się spakować na wakacje. Zapraszam do oglądania. Moim gościem jest Przemysław Piotrowski. Cześć Przemku. Cześć, witaj. Coraz częściej wybieramy podróż nie tylko samolotem, samochodem, ale też podróże kamperem. Tym bardziej teraz w czasach pandemii. Powiedz mi, czym one się różnią tak naprawdę od przyczep kempingowych? Różnica pomiędzy kamperem a przyczepem kempingowym gabarytowo, jak można zauważyć, jest dość duża. No, w kamperze podczas jazdy całego podróżowania wszystkich mamy na miejscu, są wyznaczone miejsca do siedzenia. No, w przyczepie kempingowej, ciągnąc przyczepę kempingową, w przyczepie kempingowej podczas jazdy nie może podróżować nikt, czyli wszyscy, można powiedzieć, ciśniemy się w samochodzie osobowym. W kamperze podczas jazdy można skorzystać z toalety, czego nie można zrobić w przyczepie. No i gabaryt, sam gabaryt całego zestawu, czyli samochód osobowy i przyczepa kempingowa w porównaniu z kamperem to jest na korzyść kampera. No i prędkość. Jeżeli chodzi o wyposażenie, to kampery są na pewno bardziej wyposażone niż przyczepy, czy to jest porównywalnie? To jest porównywalnie, bo można już na rynku dosyć dobrze wyposażone przyczepy, porównywalnie jak kamper, czyli klimatyzacja, czyli markizy, pełne wyposażenie kuchni, prysznice, dwie sypialnie, łóżka piętrowe, czyli to już jest porównywalnie. No plus przyczepy jest taki, że również cena zakupu. Przyczepa jest na korzyść, tak można powiedzieć. A powiedz mi, jakiego rodzaju są w ogóle kampery? Są mniejsze, są większe, też różnią się ilością osób, które mogą podróżować? Tak, typów kamperów jest kilka. Pierwszy, podstawowy, może nie podstawowy, ale najmniejszy, to jest City Van. To jest na podbudowie busa, potocznie zwanego blaszakiem. Jest wyposażony we wszystko, w co powinien być wyposażony. Jedna sypialnia, od 2 do 4 osób, podróżowanie i spanie. Sypialnia, toaleta, prysznic, kuchnia, część mieszkalna, również klimatyzacja, pełne wyposażenie. Plus taki, że możemy tym małym kamperem wjechać praktycznie wszędzie, tam gdzie wjedziemy busem. Kolejny to jest półintegra, który widzimy za nami. To jest kamper 5-osobowy, maksymalnie 5 osób, 2 sypialnie. W wielu przypadkach jest to łóżko opuszczane elektrycznie w dół nad częścią mieszkalną, w części mieszkalnej. To jest półintegra. Plusem jest prędkość podróżowania i komfort jazdy. On jest zwinniejszy, jest krótszy. Następnie mamy alkowę. To jest dość duży kamper do 7 osób. Podróżowanie i spanie mogą być 7-osobowe. Plus gabaryty, bo jest dosyć duży. Im więcej osób, tym większe gabaryty muszą być. No tak, tak, tak. Minus to jest prędkość, czyli czas przejazdu, no i sam komfort, gdzie tym kamperem może troszeczkę bujać. Kolejnym typem kamperów jest Integral. Największy, najbardziej komfortowy, dedykowany już pod indywidualne zamówienia. Konfiguracja wewnątrz może być dowolna. No i tym kamperem podróżujemy powoli, ale jest za to bardzo komfortowy, duży, największy z nich. Myślę, że wszystko też zależy od tego, w ile osób chcemy podróżować, od tego powinniśmy zacząć i wtedy typ sobie dobierzemy w momencie wypożyczania. Tak, oczywiście. A powiedz mi, czy musimy jakoś specjalnie się przygotować, na coś zwrócić uwagę, kiedy chcemy podróżować kamperem? Do podróżowania kamperem, już mówimy o kamperze, czyli o naszym domu i środku lokomocji, to na pewno przegląd całego kampera i technicznie, żeby wszystkie podzespoły, tak jak prysznic, butle gazowe, instalacje elektryczne, gazowe, klimatyzacyjne, żeby to wszystko było sprawne. Przygotowywać to jest z przygotowań. Co można zabrać albo co trzeba zabrać? Do kampera można zabrać dużo, dużo więcej
niż do podróży samolotem, samochodem osobowym. No, no tutaj rowery, skutery można zabrać łącznie ze zwierzętami, można zabrać z domu wszystko. Czyli no tak, nie ogranicza nas waga. Nie ogranicza nas. Bo jest bardzo duży bagażnik zresztą, co widać w nich. Ale no też myślę, że trzeba warto się spakować tak sensownie, żeby nie wziąć za dużo, bo to miejsce zawsze do czegoś się może przydać. Tak naprawdę podróż kamperem to nie jest tańsza alternatywa podróżowania, tak jak na przykład, nie wiem, wybieramy samolot, co często ludziom się wydaje. Natomiast no, ma o tyle wiele zalet, że nie wiem, daje nam wolność wyboru. Tak naprawdę, tak. Wiesz, otwieramy mapę, patrzymy na prognozę pogody, jedziemy tam, gdzie chcemy, tak? Zatrzymujemy się tam, gdzie chcemy. Dokładnie, dokładnie. No, w kamperze nie jesteśmy ograniczeni niczym. No, rezerwując pokój w hotelu, musimy zdać się na to miejsce, na ten wypoczynek, ewentualnie jakieś wycieczki. No, pogoda, jesteśmy uzależnieni tu gdzie przebywamy. No, kamperem możemy zmieniać swoje położenie, dosyć szybko się przemieszczać. Tak jak mówisz, wziąć mapę i szukać nawet w dalszej okolicach, 1500 przejechanych kilometrów, to nie jest, to nie jest duży dystans i można to szybko pokonać, zmienić całkowicie położenie, klimat, nawet klimat. No właśnie, tak, ja sobie, tak jak teraz mówisz, myślę sobie, nie wiem, powiedzmy, wybierzemy podróż do Chorwacji i zazwyczaj, gdy zatrzymujemy się w jednym miejscu, no to musimy, okej, jedziemy zwiedzać, ale musimy wracać do tego samego miejsca. Mhm. A kamperem po prostu przemieszczamy się od miejsca do miejsca. Tak. No i pytanie, gdzie szukać tych miejsc noclegowych? Media społecznościowe. Jest tego naprawdę na tyle dużo. To jest tak dobrze wszystko skonfigurowane, wyposażone, że no nie musimy za sobą zabierać dodatkowych butelek z wodą, bo gdzie nie podjedziemy, tam jest stacja do tankowania wody, do zrzucania brudnej wody. Można się podłączyć pod instalację elektryczną, choć i kampery są wyposażone w systemy fotowoltaiczne, które produkują prąd na własne potrzeby. I tu jest, nie jesteśmy uzależnieni od źródła zasilania zewnętrznego. Można wieczorem położyć się spać w jednym miejscu, albo położyć domowników i jechać gdzieś, żeby rano być gdzie indziej. Też musimy zwrócić uwagę na miejsca noclegowe typu kempingi, tak, bo nie wszędzie, nie we wszystkich krajach można w ogóle nocować, tak jakby w cudzysłowie na dzikusa. Na dzikusa. Mhm. No, u nas w Polsce można zatrzymać się wszędzie, gdzie tylko. No, ostatnio klienci zatrzymali się w Sopocie pod Urzędem Miasta, pod Strażą Miejską, przy Straży Miejskiej, bo chcieli czuć się bezpiecznie, chcieli usłyszeć dzwony o godzinie o północy. U nas w Polsce można to robić na dzikusa. W Europie, w Portugalii, w Hiszpanii, jest już coraz mniej takich miejsc. Są wyznaczone place, kamper place, pola kempingowe, także no, jest to też plus tego, że bardzo dobra infrastruktura i ładnie, i baseny, i fajne położenia. Ja chyba bym była zwolenniczką bardziej właśnie takich typowych miejsc noclegowych niż na dzikusa, bo jednak trochę można się obawiać. No to tak, no, można się obawiać. Powiedziałeś o camper parku, a czym on się różni od kempingu? Camper park w Polsce mało popularny, jeszcze mało popularny. To są miejsca w Hiszpanii, we Włoszech wyznaczone do szybkiego serwisu kampera. Czyli podjeżdżamy, zrzucamy brudną wodę, opróżniamy toaletę, tankujemy świeżą wodą, ładujemy akumulatory, gniazdo 230. Można oczywiście tam zostać na noc. Po czym można to rozpoznać? To jest plac wybetonowany, zrobione place, miejsca parkingowe i tam nie ma portiera, nie ma pracownika obsługi, wszystko jest elektronicznie, wykupujemy miejsce, wykupujemy tankowanie, możemy zostać na noc. Szybki serwis kampera, gdzie można zatankować, zrzucić to, co powinniśmy zrzucić i jechać dalej. Ewentualnie odpocząć. I w dalszym tak, podróż. Nie ma tam takich atrakcji jak na przykład na kempingach. No nie ma żadnych atrakcji. No, mm-hmm. nie ma żadnych atrakcji. Okej. Okay. Powiedz mi, czy możemy podróżować tylko latem, czy zimą też? Nie, zimą, jak najbardziej zimą. Ja osobiście w tym roku byłem zimą na nartach. Jeszcze się udało. Nie, kamperem nie, ale żałowałem, bo widziałem kampery przy stokach narciarskich, gdzieś tam na dziko podłączone.
przywiezione do sklepu, gdzieś do jakiejś wypożyczalni. Ludzie przyjeżdżali kamperem, spali, mieszkali po kilka dni, korzystali ze stoków, także kampery są wielosezonowe. Jest różnica, bo ogumienie musi być dostosowane, ogrzewanie zbiorników wody musi być dostosowane, czyli no, zwykłym kamperem nie możemy zaryzykować i pojechać w zimę gdzieś tam. No, to powinien być kamper dostosowany już do warunków zimowych. A czy prawo jazdy kategorii B wystarczy, czy potrzebujemy jakichś większych uprawnień? W zupełności prawo jazdy kategorii B wystarczy. Do 3,5 tony. Kamper jest tak skonfigurowany, tak jak na przykład pół Integra, przy której siedzimy. Do 3,5 tony, 5 osób, pełne bagaże i to jest prawo jazdy kategorii B. Jeśli kamper jest wyposażony w hak holowniczy, wtedy do przewozu skutera, większej ilości rowerów czy nawet konia, wtedy prawo jazdy B plus E, czyli przyczepa ciągnięta. Słyszałam wiele takich historii znajomych, którzy po prostu stwierdzili, że podróżowanie kamperem to taki trochę sposób na życie, albo w ogóle styl życia, że wypożyczają go nie tylko i wyłącznie na wycieczki, ale jednak to jest taki trochę dom na kółkach. No, dom na kółkach tak, no, wiele jest bardzo dużo ludzi lub fora internetowe, gdzie ludzie wchodzą do kampera w czerwcu i wychodzą z niego w październiku, pokonując całą Europę albo nawet Polskę, zatrzymują się na jednym miejscu i potrafią tygodniami siedzieć. Tak, to jest, dla niektórych to jest sposób na życie, dla niektórych to jest tylko dwa tygodnie spędzone podczas urlopu w czasów, ale no tak, kamper to już się, może nie moda, ale sposób na życie. Szymek, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję również. Niezależnie od tego, czy wybieramy się w podróż kamperem, czy jakimś innym środkiem transportu, uważam, że warto jest sprawnie się spakować. Zastanówmy się na początek, gdzie się wybieramy, jak będziemy spędzać czas i na podstawie tego wybierzmy odpowiedni rodzaj bagażu. Może to być walizka, może to być torba, może to być plecak. Wszystko zależy od tego, gdzie jedziecie. Druga sprawa jest ważna taka, że myślcie zestawami. Starajcie się dobrać rzeczy tak bardzo kolorystycznie ze sobą i stylowo, żeby one pasowały do siebie i żeby mogły łatwo łączyć się w zestawy. Nie bierzcie za dużo rzeczy, nie bierzcie rzeczy na wszelki wypadek i nie kupujcie nowych rzeczy specjalnie na okazję wyjazdu, ponieważ zazwyczaj tak się zdarza, że te rzeczy po prostu zostają w walizce zupełnie niewykorzystane. Jeżeli chodzi o zestawy, to bardzo fajną wskazówką jest to, żeby zrobić sobie zdjęcia wcześniej zestawów, więc później na wakacjach bez problemu spokojnie przeglądamy rano telefon i widzimy, a założę dzisiaj ten zestaw albo drugi. A przy pakowaniu warto jest kierować się zasadą na przykład 3 góry na 1 dół albo 3 sukienki na 1 okrycie wierzchnie. Dzięki temu powstaje nam taka garderoba kapsułowa, tylko bardziej wakacyjna. Jeżeli chodzi o takie dodatkowe wskazówki, to warto jest zabezpieczyć rzeczy, czyli na przykład buty schować do takich bawełnianych toreb. Możemy też schować w nie torebki. Takie bawełniane worki mogą się przydać również do bielizny. Możemy mieć sobie dwa worki, jeden na czystą bieliznę, a drugi na brudną bieliznę, żeby później to po prostu gdzieś ulokować. Nie musimy brać tych dużych butelek, które zazwyczaj mamy w domu. Możemy wykorzystać do tego albo jakieś zużyte buteleczki, które były po wcześniejszych kosmetykach, albo w drogerii możemy kupić specjalne, takie przezroczyste, małe butelki. Jeżeli zabraknie nam czegoś, zawsze możemy to sobie dokupić. Jeszcze jedną taką wskazówką jest to, żebyśmy wzięły na wyjazd, niezależnie od tego, czy to jest ciepły wyjazd, czy to jest właśnie chłodniejszy, taką małą kurtkę, która się zmieści totalnie, jak ją zgnieciemy, ona się zmieści idealnie w naszej walizce i nie będzie zajmować dużo miejsca. Przed spakowaniem wszystkich rzeczy do walizki warto jest je złożyć wszystkie w jednym miejscu. Tak, żebyśmy miały pogląd na to, co my bierzemy ze sobą, czy faktycznie nie wzięłyśmy za dużo rzeczy, czy faktycznie wszystko ze sobą pasuje i czy nie zapomniałyśmy o czymś bardzo ważnym. Nie rozciągajcie czasu, tylko zróbcie to jednocześnie. Nie wrzucajcie rzeczy po
prostu bezsensownie z szafy, bo może kiedyś to się nam przyda podczas wyjazdu. No i co? Ja jestem zwolenniczką opakowania takiego, że ciężkie rzeczy są na dole, lżejsze są na górze, bardzo cienkie, takie delikatne, których nie chcemy zgnieść, kładziemy na samą górę, a w drugiej części walizki kładziemy po prostu właśnie albo buty, albo kosmetyczkę, ewentualnie suszarkę, jeśli nam jest potrzebna, jeżeli nie ma takiej w hotelu. Zatem co? Przystępujemy do pakowania. Gdy już wybraliście kierunek wakacji, środek transportu i spakowaliście walizki, nie pozostaje nic innego, jak tylko czerpać radość z podróży. Odpoczywajcie, zwiedzajcie, poznawajcie nowe miejsce, no i co? I po prostu cieszcie się urlopem. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Do zobaczenia za 2 tygodnie.